Czas na spotkanie z gościem Radia 5, Tomasz Drejer, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej, Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Suwałkach. Dzień dobry, witam. Witam. Panie dyrektorze, pracujecie. Widać pracowników w Suwałkach i na trawnikach, i na drogach. Czasami wiąże się to z pewnymi utrudnieniami. Gdzie takie utrudnienia obecnie w Suwałkach? No to troszeczkę się dzieje w mieście, no począwszy jakby od jednej z ważniejszych inwestycji, co prawda nie prowadzonych przez miasto Suwałki, a przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, to myślę, że ktoś, kto porusza się w kierunku przejścia granicznego w Budzisku, zauważył, że jest wykonywany następny etap, czyli dalszy odcinek obwodnicy naszego miasta przy węźle północnym, czyli na skrzyżowaniu drogi S61 z ulicą Pułaskiego, czyli starą krajową 8. Tam jest w tej chwili objazd, powstaje obiekt. Już widać właściwie pierwsze dość duże prace przy obiekcie, także trzeba zwrócić uwagę na oznakowanie i no, jechać bezpiecznie. Miejskie inwestycje, które się toczą w mieście, jakby największe utrudnienia, no to trzeba mieć na uwadze tą niedokończoną przez firmę Pracko budowę, czyli przebicie od ulicy Utraty do Sejneńskiej, ulica Stulecia Niepodległości, wraz z przebudową odcinka ulicy Utrata, czyli na tym odcinku mamy tymczasowe oznakowanie, tam trzeba zdjąć nogę z gazu, zwracać uwagę na oznakowanie, poruszać się wolniej i bezpieczniej. Kiedy koniec prac na Stulecia? No w tej chwili procedura przetargowa jest jakby na ukończeniu. W najbliższym czasie to jest pan prezydent podpisze umowę z nowym wykonawcą, który dokończy to. Z tego co wiem, przetargu termin to jest wczesna jesień, koniec września, początek października, zakończenie tej inwestycji. Tam niewiele naprawdę jest potrzeba. Pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni jeszcze w tej chwili kończą na ulicy Sianorzędź wjazdy, które poprzednia firma nie dokończyła. Jakby w uzgodnieniu z panem prezydentem, żeśmy dokończyli te miejsca z poluruku, czyli chodniki, tak żeby ułatwić mieszkańcom, którzy poruszają się codziennie tamtymi odcinkami, żeby nie musieli schodzić na jezdnię, żeby było bezpieczniej. Że to jest jakby największe utrudnienie w obecnej chwili w mieście. No wiadomo, ulica Utrata jest bardzo mocno obciążona. No drugą taką inwestycją, gdzie w około 10 dni temu, właściwie 12, bo to 10 lipca nastąpiła zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Raczkowskiej i z nowym przebiegiem ulicy Leśnej. W tej chwili jest przebudowywane samo skrzyżowanie ulicy Raczkowskiej z Leśną i z ulicą Wojczyńskiego. Także tam nastąpiła zmiana przejeździe w kierunku granic naszego miasta, czyli jadący ulicą Raczkowską na rondzie już nie przejadą przez jakiś okres czasu do zakończenia tej inwestycji na wprost, tylko muszą na rondzie skręcić w lewo, dojechać do następnego ronda i dopiero z tego ronda skręcić w prawo i pojechać w kierunku granic miasta Raczek i Olecka. Także to też tam jest. Trzeba zwracać uwagę. Wiem tutaj od wykonawcy, że wielu kierowców myli się, nie zwraca uwagi na oznakowanie. I cóż, muszą się nawracać, bo niestety, ale przejechać nie można. Chociaż są takie przypadki, gdzie kierowcy wybierają drogę po drogach rowerowych lub po trawnikach. Też takie sytuacje mają miejsce. Następną, to już tam mniej, takie dość mniejsze utrudnienia, czyli budowa drogi rowerowej wraz z przebudową chodników na ulicy Daszyńskiego, to też powoli już ta inwestycja zmierza ku końcowi. Pracownicy są w rejonie skrzyżowania z ulicą 11 listopada i Franciszkańską. I już też się zbliżają do ulicy Reja, także prace tutaj postępują. W tej okolicy
Też wykonywany jest nowy układ komunikacyjny przebicia ulicy Daszyńskiego z takim rondem w kształcie owalnym na skrzyżowaniu z Daszyńskiego i nowego przebicia w kierunku ulicy Reja. To będzie dojazd poprzez sterowaną sygnalizacją świetlne skrzyżowanie naprzeciwko ulicy Litińskiego do ulicy Reja, więc mieszkańcy z tamtego osiedla będą też mogli bezpośrednio wyjechać na ulicę Reja, jak zarówno w prawo, jak i w lewo i na drugą stronę na Litińskiego po zakończeniu tej inwestycji. Na obecną chwilę poza utrudnieniami w dojeździe do bloków mieszkańców samych, także na razie jeszcze wykonawca nie wszedł na ulicę Reja, to planuje dopiero we wrześniu. Także natomiast same utrudnienia w dojeździe dla mieszkańców są oczywiście. Też wykonywana jest nowa całkowicie ulica, czyli budowa ulicy Księdza Szczęsnowicza. W tej chwili jest zamknięty odcinek pomiędzy ulicą Reja a ulicą Szpitalną. Całkowicie zamknięty, udostępniony tylko i wyłącznie dla mieszkańców, którzy muszą tam dojechać. Także tu też jest utrudnienie, ale jest to, wiadomo, mało uczęszczana w obecnej chwili droga, więc utrudnienia są o wiele mniejsze niż chociażby na ulicy Utrata. Trwają też prace, wiem, trochę dużo tego. Na ulicy Klasztornej tu odbudowywana jest jezdnia i chodniki po wykonywaniu wodociągów i sanitarki. Tak samo na ulicy Lipowej, Modrzewiowej po remoncie pecu. Także troszeczkę się dzieje w mieście. Piękne ogrody i kwieciste balkony w Suwałkach są gdzie? No myślę, że w całym mieście można to powiedzieć, bo wniosków naprawdę bardzo dużo wpłynęło. 24. edycja i wcale się nie nudzi Suwalczanom dbanie o zieleń. Nie, wcale się nie nudzi. Jest to naprawdę bardzo popularny konkurs. Pan prezydent patronuje temu, wręcza nagrody i dzięki temu nie nudzi się mieszkańcom i mamy, że tak powiem, miłe widoki w wielu miejscach. Bardzo, bardzo naprawdę ładnie zagospodarowane, zarówno posesje, balkony, no to, co jest oceniane. Także nie nudzi się mieszkańcom. Zieleń miejska, zielony przystanek, już powoli staje się zielony. Pomysł ciekawy i bardzo szeroko komentowany w mediach społecznościowych przez Suwalczan. Chcą więcej. Tak, jeden już powstał na ulicy Mickiewicza. Drugi powstaje na ulicy Pułaskiego na tą chwilę na razie następnych nie planujemy, ale pomysł godny, że tak powiem, powielania. Wiem, że jest komentowany bardzo szeroko i bardzo podoba się taki pomysł mieszkańcom. Susza dała się we znaki na miejskich trawnikach, to widzimy? Nie. Mamy no w sumie regularne dostawy deszczu. Dość sporo tych opadów jest i takich, tak jak powiedziałem, regularnych, czyli nie ma tutaj gwałtownych oberwań chmury, poza dwoma przypadkami w tym roku. Raczej to są opady, które wystarczają, żeby ta roślinność była zielona. Te trawniki, które są koszone, to wszystko, co jest utrzymywane zgodnie z harmonogramem w taki sposób, jak to widzimy, czyli Plac Marii Konopnickiej i Park Konstytucji 3 Maja, no to tutaj jest jakby bardziej intensywna pielęgnacja tych trawników. Natomiast pozostałe, w tej chwili kończymy trzecie koszenie. Planowane zgodnie z harmonogramem, zgodnie z planami, mamy do 5 koszeń pozostałych trawników w ciągu roku, więc to nie jest intensywna pielęgnacja tej zieleni, to jest taka umiarkowana, także to nie jest utrzymywanie tak jak boiska piłkarskiego, przypuśćmy tylko żeby było schludnie i żeby trawa się rozkrzewiała, bo
Podstawą jakby utrzymania terenów zielonych, mówię tutaj o trawnikach, jest, że tak powiem, zadziałanie w odpowiednim momencie, żeby nie dopuścić, żeby trawa zaczęła przekwitać. Jeżeli dopuścimy, żeby ta trawa zaczęła przekwitać, to po skoszeniu nie mamy już trawnika ładnego, tylko właśnie taką suche źdźbła, ponieważ trawa wysoka zaczyna schnąć od dołu i po skoszeniu mamy tak jakby to wyschło, a to wcale nie jest wyschnięte. No i druga jakby sytuacja, która też następuje, jeżeli w porę jest, się nie skosi trawnika, no to niestety trawy idą w kępy i mamy takie kępki zamiast równego, ładnego zieleńca. I jeszcze jedno pytanie od słuchaczy. Kiedy odbędzie się przegląd ścieżek rowerowych i czy pracuje oficer rowerowy w Suwałkach? Przeglądy takie bieżące są wykonywane tak naprawdę na bieżąco, czyli pracownik, który jest oficerem, funkcjonuje, przegląda te ścieżki i drogi rowerowe, ścieżki, czyli te ciągi pieszo-rowerowe, gdzie na chodniku jest dopuszczony ruch rowerowy. I w miarę posiadanych możliwości, wszelkie ubytki, wszelkie uszkodzenia są naprawiane. Oczywiście zawsze można to zrobić lepiej i zawsze można to zrobić szybciej. Bardzo pomaga nam jakby w szybszych reakcjach jakieś informacje płynące od mieszkańców, którzy zauważyli jakieś nieprawidłowości, bo to trzeba mieć wiedzę, żeby tam w porę zajechać. Ludzie, kierowcy, czy rowerzyści, czy piesi, którzy na co dzień chodzą danym odcinkiem chodnika, oni na bieżąco wiedzą i widzą, co się tam dzieje. I takie informacje, które spływają zarówno poprzez jakby maile, pisma, a także aplikację, która działa w naszym mieście, czyli Naprawmy To, bardzo pomagają nam w szybszym reagowaniu i skuteczniejszym jakby usuwaniu tych wszystkich zgłoszeń. Także bardzo zachęcam mieszkańców do korzystania ze wszelkich możliwych komunikacji, możliwości komunikacji z nami z tej strony Naprawmy To, gdzie można naprawdę kilkoma kliknięciami w komórce zgłosić nam jakąś usterkę, którą szybko jesteśmy w stanie naprawić. Dziękuję za rozmowę. Zdrowia i pogody ducha życzymy i dyrekcji, i pracownikom Suwalskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Gościem Radia 5 był Tomasz Drejer, dyrektor Suwalskiego ZDZ-u. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.